Witam wszystkich. Dzisiaj jesteśmy u Aleksandry, która jest matką oczywiście Julki, Omaki, no i byłą żoną Gabe'a. Ona sobie tutaj mieszka w takim małym domku, ale już na dalsze wyposażenie jej nie było stać. Mimo że ma jakąś tam karierę. Może najpierw zobaczę, jakie tu są zapasy. O ile jakieś, na jakieś w ogóle ją stać. No nie za bardzo. Żadnej łódki sobie nie kupi. To może niech sobie chociaż kupi jakiś ręcznik. I tak. No to jest oczywiście Sulani, czy w tej wersji wyspa Tweaky. O, tutaj jest jakaś wyspa. Tutaj jest jakaś muszla. Wydaje mi się, że to jest ta syrenia muszla, ale chyba w tym świecie nie mam żadnych syren, więc no, jako biolog morski to może poszukać, czy na tej plaży jakieś śmieci się nie znajdują. Oj. Fajnie, że tutaj tak mało osób ogólnie jakoś widzę. A, można pracować z domu. W sumie spoko. Wejdź w interakcję z delfinem. Jakiś tu pływał przed chwilą, ale teraz go nie widzę. Nie wiem, co to do końca znaczy. Pobierz do analizy kilka próbek z oceanu. Kogo my tu mamy? Czas Whippler. A to jakiś ten, student. Jakiś pies tutaj spaceruje. Tutaj też jest ta druga studentka. Oni się chyba tu prowadzili. Tak. Możemy pójść gdzieś indziej, tylko tutaj gdzieś w pobliżu ona ma jakąś toaletę. O, mamy też doktora, znaczy szamana. O, tu jest toaleta. Oj, poczta została dostarczona? O nie, rachunki! Ja nie wiem, jak ona miałaby za to zapłacić niby. A może tutaj? Może o to chodzi? Nie wiem, nie do końca rozumiem, o co chodzi z tym zadaniem. Pobierz kilka próbek z oceanu. Jakby... co? O, tutaj, okej. Okay. Z wodospadu bardziej. Dobra, to może... kogo my tu mamy? A, to jeszcze znowu ten student. O, może...
O, to jest drogie w sumie. To może poczekamy, aż on te hot dogi usmaży. Może jakby. Albo dobra, później będziemy się opalać, jak już te próbki pobierzemy, tylko. No, niech ona sobie weźmie porcję. A później można się wylogiwać. O, pobierz próbkę. O, ona jest ratowniczką tutaj. Nieźle. Oczywiście nasz szaman pływa w tych, bo wszystkie stroje ma takie same. Więc pływa w tym swoim stroju. No, ona całkiem nieźle pływa. Tylko co widzę. Jo, jakiś pies malutki taki i kot. Ojoj. A, i to będzie tylko próbka z jednego miejsca? Nie, nawet to się nie zaliczyło. Sprzątnij. O. Kurczę, bo nie wiem tak to. Może na tą łódkę wejdę. O, tutaj mieszka właśnie ten szaman. Mogę później na to wejść, żeby to lepiej się temu przyjrzeć. O, tutaj mamy. O, tu mogę zrobić zdjęcie albo sondować. Oj, co? Co? Nie rozumiem. Nie, ja naprawdę tego nie rozumiem. Musiałam kliknąć na. Mieliznę tutaj? Nie wiem, to totalnie nie ma sensu. Co ma? Ale to już się zaliczyło. Matko, jakie to jest bez sensu? Dobra, niech ona tutaj podejdzie, bo. Ja nie chcę, żeby ona mi utonęła. A jest już całkiem zmęczona tym. No ma dwie próbki, a to się zaliczyło jako jedno. Nie wiem. Nie wiem, niech się zdrzemnie tutaj. Na tym. O, stąd mogę jeszcze pobrać. Darren w ogóle wakacje tu sobie zrobił? Kogo tu my tu jeszcze mamy? Znowu jakiś Steven Tinker? Mary w ogóle przyjechała na wakacje tutaj? Ktoś się steleportował. A jakieś wygenerowane postacie. Dobra, myślę, że już koniec tej drzemki, bo zaraz ci się ta praca skończy i ostatecznie nic nie zrobi, ale no tutaj znowu jest ten problem, że nie ma tej boi i chyba bez tej boi to w ogóle te delfiny się nie pojawią. Dobra, niech ona pobierze jeszcze tutaj tę próbkę. Nie wiem, spróbuję jeszcze gdzieś indziej, ale z tego wyjdzie, to zobaczymy. No i mam trzy próbki.
To się zaliczyło jako dwa. A, tu jest dopiero ta boja. Dobra, to może tak na szybko jeszcze skoczę gdzieś indziej? Do... No na przykład tu. Bo tu jest parcela publiczna. Nie rozumiem zupełnie, o co tu chodzi z tym. Muszę odczekać, zanim to ponownie zrobię. Nie wiem. Nie wiem, o co tu chodzi z tym. A to sąduj, to też się pod to zalicza? Dziwne, dziwne to jest. Dobra, to w takim razie, nie wiem, można uznać, że wolne sobie zrobiła. Niech ona się z powrotem może przebierze. Może nie w ten swój codzienny strój, ale może... O. Nie wiem, co jej się stało. O, tutaj jeszcze coś jest takiego. Bo jednak znowu się przebierze. Oj, boi się oceanu nagle? Może się boi, że utonie, bo znowu jest zmęczona. Nie wiem, słabo to wyszło. Chyba nic w takim razie nie zarobimy z tej pracy. No cóż. Jejku, jak wybiega z tej wody. No, to zanim jeszcze nie zapomnę, to... że w ogóle to nic nie dało, że Julka tam coś powiedziała Gabe'owi. Może niech ona z nią porozmawia. Ebony Polifa? Wano, Cabin Brenu, Nurska Kruz, Sharp, Pombal Steve, Golona A Short, później wyślę SMS-a. Jongi, Chemist. Halo? Mamo, czemu dzwonisz o tak późnej godzinie? Aj, nie zorientowałem się, że macie inną godzinę niż tutaj. Może to nie jest najlepszy czas na rozmowę? Nie, no mów o co chodzi. Ja żałuję tego, że was opuściłam. Chciałabym polepszyć nasze kontakty z tobą i z twoim ojcem. Nie wiem, czy będzie go to interesować. Właśnie zaręczył się z Patricią. Po południu idziemy do niej to świętować. Chciałabym mieć z nim dobre stosunki, kiedy wrócę. Powiedz mu po prostu, że przyjadę niedługo do kwitnących wzgórz. Bawcie się dobrze. Okej, okay, pa mamo. Pa pa. Tato, możesz na chwilę? Tak, słonko? Mama przekazuje pozdrowienia. Mówi, że niedługo przyjeżdża do kwitnących wzgórz. Pyta, czy chcesz z nią pogadać. Tak przyjeżdża jak w ostatnie święto. Cóż, chyba nie jestem już na nią taki zły. Jestem szczęśliwy. Zula! Ooh!
Można tu potańczyć, tu można się przebrać, a na górze mamy jakieś pamiątki, których nie da się kupić. I grill. Standardowo. A można się opalić w stroju kąpielowym. Też już tak trochę późno na opalanie, ale niech jej tam będzie. No pływał tutaj ten delfin, ale teraz już nie pływa. Bo ona musiała odpocząć. O, jak to jej odklikałam, to od razu jest opalona. No można uznać, że jak żyła... O, widzę, że Daniel też przyjechał. No nieźle, widzę, że z Mary jednak próbują jakoś swój związek ratować. No jako nie syrena, to nie przywołam tego delfina. Niestety. Jakiś metal? No. Może nie. Może niech ona już wróci po prostu do domu. Może być, że lubi tańczyć. A co to jest? Legendary. Ale to dziwnie wygląda. O, ktoś tu jakieś domki z piasku pobudował. Jakieś kotki. No i nie wiem, co z tą jej pracą. No, na pewno tych rachunków nie jest w stanie zapłacić. Dobra, idziemy spać. Bo już byłoby na tyle. Jest całkiem późno. Widzę, że ta praca to... Jej się chyba zacięła. Może do kolejnego dnia oni by z tym czekali, nie wiem. Ale już jest po drugiej, więc cóż. Aleksandra śni o policji. Aleksandra stwierdziła, że jednak życie na wyspie jest słabe, praca jest tutaj myląca. Nie wie do końca wiadomo, co od niej oczekują. Też nie ma tu za bardzo kontaktów. Zasadniczo na tej wyspie nikt oprócz szamana tak naprawdę to nie mieszka. Większość osób tu przyjeżdża tylko na wakacje. Może jednak czas wrócić do domu. A, i będzie ją stać na ten mały domek tutaj. Nie na ten też ją stać, ale po co ona miałaby ten kupować? Taki mały domek.
kwitnących wzgórzach. I to byłoby na tyle z tego odcinka.